Witam, prawda? Witam, prawda? Dalej nam ukradła w Shadowfen. Spotkamy kolejną wioskę na swojej drodze. What will we do? Wznoszę dla ciebie kolec powitania. Jeśli masz czas, to potrzebuję pomocy. Dlaczego chcesz ze mną rozmawiać? Wraz z moimi braćmi z jaja przybyliśmy tu szukać naszego brata, ale jesteśmy za późno. Plugawe gobliny przejęły kopalnię wioski Błotnego Drzewa. Jeśli Miharil nadal żyje, to gobliny stoją między nami a nim. Nie jesteśmy wojownikami, ale ty mógłbyś go uratować. Jakieś pomysły, od czego zacząć? Porozmawiaj z nadzorczynią Suri Dredd. Ona wie więcej o tych goblinach i tej przeklętej kopalni. Jednak nie ufaj jej do końca. Była tu nadzorczynią w tych okropnych czasach sprzed paktu. Jeśli twój brat nadal żyje, odnajdę go. Gobliny to paskudne stworzenia, a nasz biedny brat z jaja jest tam uwięziony. Co możesz mi powiedzieć o wiosce Błotnego Drzewa? W tej sprawie powinieneś porozmawiać z Noyehimem. Miał nieszczęście być tu niewolnikiem. Poszedł do wioski. Okej, to w takim razie schizma. Wioska Błotnego Drzewa. Sklepy. Czekaj, to szybko sklep ogarniemy. Ty jesteś sklep. We've got things for sale. Tylko za 3 dychy jest ten twój tylet wcześniejszy, co zrobiłeś, wyceniony. Słabo. On jest ten, no chyba z tego co pamiętam, niebieskiej jakości on był? A fioletowej? Niebieskie, no. Bo im wyższy poziom i im lepsza jakość, tym to jest droższe. Jak to było niebieskie, to jeszcze na niski poziom, to wielce na tym nie dało się zarobić. Wybacz, ale jeśli chcesz kupić żelazo, to huta ma braki. Niewielka sprzeczka z pracownikami, to wszystko. Wróć za kilka dni, a dam co po każdą zniżkę na sztabki. Szukam Miharila. Miharil, jego bracia cię w to wciągnęli, cóż, tu go nie ma. Jest w kopalni razem z bardziej wartościowymi i produktywnymi pracownikami. A teraz wybacz, muszę się zająć problemem z pracownikami. Masz na myśli problemy z goblinami? Przeklęci argonianie nie potrafią siedzieć cicho. No dobra, to gobliny. Chcesz Miharila, to ocal moich pracowników. Postaraj się tylko nie zabijać goblinów. O, i przynieś mi ich totem. Dlaczego przejmujesz się goblinami? I co ich totem ma z tym wspólnego? Nie potrzebuję pełnoskalowej wojny, póki wicekanonicy nie przyślą pomocy. Im mniej martwych, tym mniej rozłoszczonych goblinów. A dzięki ich totemowi będę miała przewagę w negocjacjach. W jaki sposób mogę uniknąć zabijania? Cóż, moi ludzie zebrali resztki jedzenia ze stołu. W kopalni nic nie zostało. Te gobliny muszą umierać z głodu. Rzuci mnie, a zgłupieją na ich punkcie. Mogą nawet zacząć o nie walczyć. Tak będzie lepiej, niż gdyby mieli pożreć moich kurników. Sprawdzę kopalnię. Dobrze, jeśli uda ci się posprzątać ten bazel, to wrócimy do normalnych interesów i nie będę już musiała wysłuchiwać jęczenia Tela Travella. Jeśli chodzi o kopalnię, nie możesz działać bez górników, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Czego naprawdę chcesz? Nie możesz dać mi więcej resztek jedzenia? Próbuję uratować twoją kopalnię. Weź jeszcze trochę, pomyje nie są przecież drogie. Skąd nadeszły te gobliny? Dlaczego zaatakowały? Ich obóz jest nad kopalnią, zatrudniliśmy kilkoro z nich, ale resztę pozostawiliśmy samym sobie. Nie wiem, dlaczego są na nas złe. Może uznały, że wyglądaliśmy zabawnie, a może chcą moją ulubioną suknię. W każdym razie musi się to skończyć.
Okej, okay, ale moglibyśmy ich zabijać, ale to nie jest pożądane, to nie jest pożądane. Mamy pierwszego. Suri w końcu wysłała pomoc, gobliny oszalały i zaczęły mordować bez ostrzeżenia, ledwo udało mi się uciec. Idź przodem i wydostań się stąd. Dziękuję, nieznajomy. Zostałem oddzielony od ADV Żelazny Kocioł i Miharila. Pobiegli do argonieńskich chat, a ja ukryłem się tutaj. Mam nadzieję, że są cali. To jest Żelazny Kocioł. O, nie jesteś goblinem. Gdybym miała broń, zrównałaby z ziemią te wszystkie śmierdzące gnojki, ale mnie zaskoczyły. Mówiłem Suri, że to był zły pomysł. Suri mnie przysłała, widziałaś innych górników? Lenom Sero uciekł w głąb kopalni, ale Miharil pobiegł do tej chaty. Nie jestem pewna, czy nadal żyje. Na szczęście nie obchodzi mnie to. Ten leniwy łuskoskóry zostawił mnie tutaj na śmierć. Bardzo dziękuję, mój przyjacielu, gdy ponownie się spotkamy. Stawiam miód. Kim jesteś? Dlaczego Suri wysłała cię, by mnie zabić? Jestem tu, by ocalić pracowników. Muszą sądzić, że mam grubą skorupę i mogą mieć rację. Przybyłem, by pomóc. Nikt, nawet goblin, nie zasługuje na bycie niewolnikiem. Suri Dredd wykorzystała ich totem, by ich kontrolować. Więc go ukradłem. Sądziłem, że jeśli go im zwrócę, odejdą. Nadal tu są. A one nawet wybrały wodze i się tu osiedliły. Będą atakować wioskę, póki wicekanonicy się ich nie pozbędą. Pomóż mi oczyścić krew z mojego imienia. Suri Dredd chce, żeby potem do niej wrócił. Zatem wróciłaby ponownie zniewolić gobliny. Przyniosłoby to pokój pewnego rodzaju. Nie mogę tego znieść. Gdybym miał ten totem, być może mógłbym to rozwiązać. Pójdź tylnym wejściem z kopalni do obozu nad nami. Wódz powinien mieć ten totem. Zostań tu, póki nie przyniosę totemu. Proszę, pospiesz się. Jeśli wicekanonicy przybędą, zanim zdobędziemy totem, po prostu zabiją lub znów zniewolą te gobliny. To miał być czysty strumień, ale jest teraz zbrukany krwią. Muszę wiedzieć więcej o tym totemie. Powiem ci, co jestem w stanie, nie znam się zbytnio na goblinach. W jaki sposób ten totem pozwala Suri Dredd kontrolować gobliny? Gobliny zawsze podążają za swoimi totemami, Suri to wiedziała, zapłaciła komuś, by im go ukradł. Wciągnęła je tutaj i najęła jakiegoś maga, by go zaklął. Okazuje się, że gobliny są podatne na uroki. Co się stanie, jeśli go zniszczymy? Nie sądzę, by dobrze się to skończyło. Słyszałem kiedyś opowieść o Argonianinie, który zniszczył gobliński totem. Chciał ocalić swoją wioskę. Wpadły w szał, który trwał tygodniami. Rozrywały drzewa, chaty i gniazda. Gdzie jest teraz ten totem? Gdy im go oddałem, największy z nich pobił resztę, aż mu się podporządkowała i go zabrał. Jest teraz wodzem. Prawdopodobnie przebywa w środku ichniego obozu. Krążą wokół swoich totemów, jak muchy wokół podliny. Spoko. W Oblivionie był jeden taki quest, że było chyba tam rodzina, która sobie założyła jakąś małą wioskę, budowali sobie tam dom, ale mieli problem z dwoma klanami tych goblinów i prosili nas o pomoc, żeby wykraść te totemy jednej i drugiej grupie, i one myślały, że te totemy były ukradzione właśnie przez ten drugi klan, więc te dwa klany się po prostu wyrżnęły. Żeśmy doprowadzili do takiej małej wojny domowej między tymi klanami, przez co potem ci budowniczy tego, ta cała rodzina mogła spokojnie potem dokończyć tą budowę swojego domu i mieszkać w tym miejscu spokojnie. No, ciekawe. Ten quest był o tyle ciekawy pod tym kątem, że rzeczywiście czasem było widać, że ten dom się rzeczywiście buduje, bo tam jak my przychodzimy po raz pierwszy na to miejsce budowy, tam są praktycznie same fundamenty, ale na przykład po miesiącu w grze, jak poszliśmy jeszcze raz tam odwiedzić ich, to już było widać, że już ta chata jest postawiona, pierwsze budynki są już przygotowane. Takie rzeczywiście ten dom budował się krok po kroku. Ten Nord został niedawno zabity. Jego rzeczy są porozrzucane, ale w zaciśniętej dłoni trzyma kamień runiczny.
Po jednej jego stronie znajdują się liczne norskie runy, a po drugiej imię. Hodmar Żelazny Kocioł. Hodmar mógł być rodziną Eidivi Żelazny Kocioł. Powinien go zanieść do Eidivi Żelazny Kocioł w wiosce Błotnego Drzewa. Biedaczysko. Ups. Nie mogę tego użyć już. Niestety muszę zajebać. Spokojnie, ich dusze się nie zmarnują. Tu gdzieś trzeba wejść chyba. Potem jest chyba na tej skale tutaj. Elo, elo. Rzuciłem mi te resztki. No jest tylko ten wódz, którego nie da się tak łatwo oszukać. Mam totem. O, jest tu książka. Od Gildii Magów. Dowiedz się, kto woła o pomoc. Domyśliłem się, że Suri Dredd wyśle kogoś po ten totem. Musiałem go gdzieś schować i czekać na ratunek. I oto jesteś. Nie jestem na tyle obłąkany, by myśleć, że przysłała cię, by mnie uratować. Co ty tam robisz? Suri Dredd zaprowadziła mnie do tej kopalni, by trzymać gobliny w ryzach. Ta ich zabaweczka sama nie dałaby rady. Wszystkie te lata doświadczenia w łamaniu niewolników, by byli odpowiednio posłuszni, a potem przeklęty goblin mnie czeka. Opowiedz mi wszystko. Ten Argonianin o miękkim sercu ukradł totem, łamiąc jego zaklęcia. Zrobił sobie buty z jego skóry. Gobliny to zwierzęta. Tresowaliśmy je. Skoro tu jesteś, jest jeszcze nadzieja na ogarnięcie tego bałaganu. Jak to? Pobij kilka goblinów, a następnie rozwal przed nimi ich totem. Przerazi ten widok. Gdy będziesz to robić, ja zajdę na dół. Spotkajmy się w kopalni w kwaterach niewolników. Odzyskamy to miejsce, jeśli zdobędziesz totem. Czyli to teraz mamy... plany się zmieniły. No, mam grupkę goblinów. A nie mogę. A może najpierw trzeba osłabić. O. Okay. Trzeba ich pobić, żeby się wystraszyły. Tu są. Okej, no jeden niestety zginął. No, ho, 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 ho. Dobra, wbiłem ten 50 poziom. I oczywiście chyba możesz zauważyć, jaki mam w tej chwili poziom mistrzostwa. Nie widzę. I co, jaki masz? Jak weźmiesz sobie pod P, masz grupę. Aha. I masz poziom. Ty masz 22 poziom mistrzostwa, a ja... 50. Jeszcze widzisz mój poziom 50, a nie mistrzostwa? No. Bo u mnie pokazuje mi w tej chwili 825 poziom mistrzostwa. A, słuchaj. No nie, nie, pokazywało 50, zwykły. Czyli z automatu od razu mi podniosło ten do mojego poziomu mistrzostwa, jaki sobie nabiłem na głównej postaci.
Dobra. Mamy ich. Do chaty Michalina. Tutaj w jaskini będzie. 800. Ile trzeba grać? 1000 godzin, żeby zdobyć 800? Mniej więcej. Też nie robiłem jakichś mega aktywności, które dawały bardzo dużo expo, bo na przykład ten, jak jest wyszówki warka lochów, to tam codziennie zrobienie jednego lochu daje tam 1100 tysięcy expa. Szybko, daj mi ten totem. Wykorzystam go, by zaprowadzić gobliny na bagna. Nie będą już wtedy nikogo niepokoić. Pewnie nie są cywilizowane, ale nie zasługują na taki wyzysk. Skąd wiesz, że gobliny cię posłuchają? Nie wiem, ale muszę spróbować. Jeśli je zniewolimy, co będzie to o nas mówić? Tu tak naprawdę nie chodzi o gobliny, ale o to, czym chcemy, żeby pakt był, a ja chcę, by był lepszy. Weź ten totem i poprowadź gobliny do wolności. Niech zawsze deszcz pada ci na plecy, przyjacielu. Ten koszmar wkrótce się skończy. Przekaż moim braciom, że wkrótce znów się zobaczymy. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę stanąłeś po stronie tego tchórza. Idź umrzeć w jakiejś dziurze, miłośniku goblinów. Pakt nie potrzebuje takich łazek jak ty. Nie pyskuj, bo ci przypierdolę. Niewolnictwo jest złe. Mój brat odszedł, by wyprowadzić stąd gobliny. Mam nadzieję, że mu się uda i bezpiecznie wróci. Dziękuję za pomoc, mój przyjacielu. Cieszę się, że mogłem pomóc. Niech bagna obdarują cię drobnymi owocami, bogactwem ryb i ostrymi kamieniami, mój przyjacielu. Bardzo pomogłeś naszemu bratu z jajem i nie zostanie to zapomniane. Tu mogę sobie wymienić... Tyret mi dropnął teraz na 160 poziom mistrzostwa. Tak. I jeszcze jakieś zadanka tu widzimy. Dziękuję za wyciągnięcie mnie z tamtej kopalni. Wraz z mężem jesteśmy twoimi dłużnikami. Gdy sprawy się uspokoją, załatwię ci ten obiecany miód i będzie to dobry rocznik z osobistego zapasu Hodmara, zakładając, że gobliny go nie ukradły. Znalazłem ten kamień runiczny w obozie goblinów w ręce martwego Norda. Na ósemkę, nie, mój kochany Hodmar był taki silny i taki wytrwały. Sądziłem, że udało mu się zbiec z życiem. Na marę zabije te gobliny każdego jednego. Niestety. Czy to najlepsze miejsce, by rekrutować poza twierdzą Bush? Niewiarygodne, to dziura. Po nim idę do matki Mokradeł. Jak gdyby matka wszystkich Mokradeł była miejscem, gdzie chcę być. Dlaczego rekrutujesz? Pakt potrzebuje pomocy, dokładnie wicekanonicy, a jeszcze dokładnie wicekanonik Hrondar. Właściwie to potrzebujemy jego gerenta Servilda. Zarządza on ekspedycją mającą odzyskać argoniańskie relikty z ruiny matki Mokradeł. I potrzebuje pomocy? Chyba, po co innego szukałby łodzi, ludzi. Podobno te ruiny są pełne różnego typu bestii. Jestem pewny, że zapłacą za pomoc, która będzie służyć dobru paktu. Jesteś lojalnym obywatelem paktu, czyż nie? Pomogę Servildowi. Przywiązanie do Mokradeł. Niedaleko. Ja akurat po drodze, jak będziemy iść właśnie w kierunku tych
tego kraba błotnego, a zaraz dalej ścieżką jest ten wątek główny. No. Wszystko po drodze załatwimy. You're the hero who defeated Sadal and tormented Spire. My respect. Tak, to ja jestem tym bohaterem. To ciebie Gantis przysłał do pomocy? Wreszcie zrobił coś dobrego. Witaj, jestem Servil Stalowy Wiatr, agent wicekanonika Hrondara. Dziękuję, jak mogę pomóc? Muszę zebrać wszystkie relikty, ale mój głupi syn znowu uciekł na bagna, żadna z niego pomoc. Przysięgam, że odziedziczył to po rodzinie ze strony swojej matki. Tyle o moich problemach. Ja po prostu cieszę się, że tu jesteś. Kim jesteś? Servil Stalowy Wiatr, agent wicekanonika Hrondara. Ja i mój syn zostaliśmy wysłani na to cuchnące bagno z misją o kluczowym znaczeniu dla paktu. Jak mogę pomóc? Na tym bagnie pozostane są argoniańskie relikty. Powiedziano mi, że są na tyle potężne, by przeważyć szale zwycięstwa w tej wojnie na naszą stronę. Byłem sceptyczny, ale obecność Dominium zdaje się to potwierdzać. Musimy znaleźć je pierwsi. Zbiorę te relikty dla ciebie. Nie wyglądają jakoś specjalnie, drobne argoniańskie rzeźbienia. Nie rozumiem, czemu są tak istotne. Znajdzie się wewnątrz czterech relikwiarzy przy kamiennych ołtarzach na bagnach. Dlaczego sam ich nie zbierzesz? Mój syn i ja mieliśmy opóźnienie w podróży. Zwiadowca paktu może przybyć w każdej chwili, aby zebrać relikty do twierdzy Burz. Jeśli mnie tu nie będzie, podniesie alarm, który obudziłby martwego Izgramora. Wysłałem po nie syna, ale jest bezużyteczny. Jak twój syn ma na imię? Njörlund. Ten chłopiec nie potrafiłby znaleźć własnego tyłka przy pomocy jasnowidzenia. Wdał się w swoją sprzedajną matkę. Starczy gadania. Gdy już znajdziesz relikty, przynieś je tu. Pewnie nie żyje, nie? Strasznie się starał, ale zginął marnie, bo nie miał szans, a ten go ciśnie tu, kurwa. Polas nam okradł, a zdech. Debil. Wszystkie cztery są blisko. Bezużyteczne. No, książka. Akurat z drugiej strony tego wozu, więc mogłeś nie zauważyć, pobiegłeś na tą stronę. Kraba błotnego szukamy. Na razie osa. Widzę, że ktoś tu był, bo są powybijane. Właśnie. Pozabijali nam krabę. Jeszcze tu wrócimy. Może się zaraz pojawią. Tak czy siak, te relikty są blisko, tutaj też można od razu zrobić. Się sobie kapliczkę odkryję. O, kraba. Jak na złość jeszcze krokodyle mnie tu są oblazły. Ja chyba też sam muszę tego kraba ogarnąć. Dobra, mam mięsko. A to ty byłeś tu. Ale to ja chyba muszę też zebrać. Nic mi się nie zaliczyło tam. O, jest chyba tam. Jest. Dobra, jest.
Na bank tego syna martwego gdzieś znajdziemy. Albo będzie siedział najebany pod drzewem. Trzeba będzie przyznać rację jego ojcu. No, ktoś nam wyczyścił tutaj. Skyshard. O, jest. Nasze ulubione. Koleś się chyba nie zmieścił. Ogólnie zabicie chyba 50 poziomu. Powinieneś móc wszystkie te pasywki rasowe sobie odblokować. Już chyba mam akurat anime. O, to jest jego syn chyba. Oszalałeś? Nie wiesz, co zabranie tych reliktów zrobić z drogami? Twój ojciec kazał mnie zebrać. Co? Mieliśmy rozkazy, by chronić relikwiarze. Zebranie reliktów jest najgorszym, co mogłeś zrobić. To katastrofa. Powiedział, że wyruszyłeś się zebrać, ale nigdy nie wróciłeś. Zabranie reliktów rozwścieczy drogi. Opiekunowie drzew stracą nad nimi kontrolę. Powinienem odłożyć je na miejsca? To nie takie proste, trzeba przeprowadzić cały rytuał. Opiekunowie drzew muszą uspokoić drogi, a następnie odłożyć relikty na miejsca. Ale mój ojciec to wie. Wie, że nie można ich ruszać, to szaleństwo. Co możemy zrobić? Musimy ostrzec opiekunów drzew. Zabierz te relikty do Rale Tal. Jej obóz jest przy ruinach. Będzie wiedziała, co zrobić. Ja wrócę do obozu i porozmawiam z ojcem. Musi być jakieś logiczne wyjaśnienie na to, co się tu dzieje. Wrócę do obozu opiekunów drzew. Ojciec oszalał? Albo to nie był ojciec? No, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w ten pierwszy burz, to prawdopodobne, że to mógł być jeden z agentów Dominik. Nie. Na Shadowfen nikomu nie można ufać. Mojego ojca nie było w naszym obozie. Czekaj, gdzie jest opiekunka drzew, Ralital i pozostali? Opiekunowie nigdy nie zostawiają ognia bez nadzoru. Już nie było, gdy przybyłem. Nawet jeśli opiekunka drzew, Ralital została gdzieś wezwana, inny opiekun powinien tu zostać, by pilnować ognia. Mój ojciec prędzej straciłby rękę, niż nie posłuchał rozkazu. Wyczuwam zdradę. Założę się, że to jakiś pokręcony plan Dominium. Jak mogę pomóc? Daj mi te relikty, dość już napsułeś jak na jeden dzień. Wybacz, nie mam prawa cię obwiniać, tylko wykonywałeś rozkazy mojego ojca. Mnie możesz zaufać, te relikty będą ze mną bezpieczne, póki nie znajdziesz opiekunki drzew Ralital i pozostałych. Gdzie powinniśmy szukać? Drogowie mogli ich zabrać, żądza krwi doprowadza je do obłędu. Zagrzebują oni swoje ofiary żywcem w kopcach twardniejącego płota, musimy ich odnaleźć, zanim się uduszą. Poszukam opiekunki drzew Ralital i pozostałych. Powinniśmy się rozdzielić, by przeszukać więcej terenu. Jeśli je znajdziesz, przynieś je do tego obozu. Pośpiesz się. Każda chwila zbliża ich do śmierci. Czekaj, a może to ty... Ja teraz oddam mu relikty, a on tak naprawdę... Wiesz, co chodzi, że... Ten jego ojciec mówił dobrze, a ten tutaj miesza, nie? I ja teraz oddałem mu relikty i on jest zły.
i wiesz, i zrobiliśmy za niego robotę. Znaczy najprawdopodobniej to już tak nie jest, nie? Ale mogłoby jeszcze tak być. Jeszcze taki kurde plot twist. Okay. Lub gościu nie żyje. Niestety kolejny opiekun też nie żyje. Jakiś gracz sobie tu łowi rybki. No chyba. O, jest. Podniosłeś tą książkę? Tak. Właśnie miałem mówić w sumie. Na moją błotną matkę, Nerior Lund już nie oddycha. City zwezwał go z powrotem do chaosu. Był żywy, gdy go zostawiłem. Spójrz na to ostrze, to broń Servilda. Co mogło zmusić ojca do takiego szaleństwa, by zabił własne piskle? Servil poprosił mnie o zebranie reliktów. Zatem Servil zdradził nas wszystkich. Być może opętało go jakieś szaleństwo, a może jest w zmowie z naszymi wrogami. Równowaga musi zostać przywrócona. Gdzie są teraz relikty? Przekazałem je Njörlundowi Stalowemu Wiatrowi. A jednak tu leży jego ciało, a ślad po reliktach zniknął. A jeśli Servilt był agentem Dominium, relikty powinny być już w rękach wroga. Z czasem odkryłem, jak ich używać, by kontrolować drogi. Dokąd Servilt mógł zabrać relikty? Do obozu Dominium, na krawędzi bagna. Nie jestem wojowniczką, ale jest coś, co mogę zrobić. Rytuał, który posłuży za dywersję. Będę potrzebowała czegoś z ich obozu, czegoś przesiąkniętego ich zapachem. Poradzisz sobie z tym? Znajdę coś w obozie Dominium. Ty już zdobędziesz ten przedmiot. Przenieś go do relikwiarza w ruinach. Przygotuję się do rytuału i spotkamy się na miejscu. Zbierz zapach oddziału Fred Dominium. Trochę bardziej rozbudowana misja niż myśleliśmy. Uda nam się zdobyć zapach. Do worka wsadzimy albo do butelki zamkniemy. Powiemy jednemu, żeby huchnął do butelki i zakorkujemy. Dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.